Witam, witam. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać grzybka, który w sumie już pokazywałem, ale tam pokazywałem młode owocniki, a widzę, że to się ten temat wałkuje. Tutaj macie starsze owocniki, zbliżymy i zobaczymy, jak starsze wyglądają. Grzybek jest chroniony, żeby była jasność. Ja te owocniki tutaj, które rosną, nie wyrywałem. Tak samo ten nie jest wyrwany, tylko on leżał tam troszeczkę wcześniej. Jak już znalazłem te stojące, to pomyślałem, że dogram z tymi owocnikami, bo tu jest troszkę więcej tych owocników, zaraz Wam to pokażę. A przynajmniej sobie zobaczycie, jak wygląda taki grzybek, który jest u nas chroniony, ale w górach jest częstszy. Zaczniemy od tego owocnika jednego. Zobaczcie, skórka wierzchnia taka spękana, tworzy jakby takie polepka, jakby łuski, a tam macie pod spodem trzon. Nie będę tego grzyba ruszał, w sensie takim, że go wyrywał. Ja Wam pokażę na innym wyrwanym już owocniku, jak wygląda od spodu oczywiście. Spójrzcie. Szyszkowiec łuskowaty. Tam widziałem w opisach, ktoś pomylił nazwę, ale domyśliłem się, że chodzi mu o szyszkowca łuskowatego. Zobaczcie, możecie na wcześniejszym filmie u mnie zobaczyć młode owocniki, a to są stare. Zobaczcie na rurki. Czyli grzybek ma tak samo rurki jak jakiś koźlarz. Od tej strony by można celnąć, że to jakiś koźlarz, ale jeżeli zobaczycie już od góry, to widzicie, że jest bardzo ciekawa struktura, nie przypominająca żadnego koźlarza. Grzyby z reguły są takie trochę ciemne, właśnie jak ten, owocniki. Jest grzybem jadalnym, ale u nas pod ochroną, więc on zostaje w lesie, ale co najciekawsze, właśnie w górskich lasach tutaj na Śląsku on jest dość częsty, czego nie można powiedzieć o innej części kraju. Teraz sobie zobaczcie, jak ten owocnik wygląda świeżo dotknięty. Zobaczcie, że się szybko przebarwia na taki czerwony kolor. Zresztą to będziecie widzieć na przekroju, na wcześniejszym moim filmie z mniejszymi owocnikami młodszymi. A tu, gdzie leżał dłużej, na boku jest czarny. Tak właśnie wygląda szyszkowiec łuskowaty. Bardzo ciekawy grzybek. Myślę, że teraz jak spotkacie takiego na wycieczkach w górach, to już będziecie wiedzieć, żeby go zostawić w spokoju. Na ten moment u nas jest właśnie chroniony, ale może z czasem będzie ściągnięty z ochrony. Jak wspominałem, że w górskich lasach ich tutaj na Śląsku jest dużo. Zobaczcie, dwa kolejne owocniki, bardzo ładne, młode. Tam troszkę dalej pewnie też zobaczycie. I jeszcze tak w zasięgu wzroku widziałem gdzieś poniżej, ale to musiałbym gdzieś tutaj się obrócić. Przynajmniej zobaczycie sobie las, w jakim one rosną. Gdzieś tutaj jeszcze widziałem, ale też są ciężko widoczne. Jak sami widzicie, można je nawet przechodząc kopnąć. A, nie tylko jeden, bo nawet widzę więcej. Spójrzcie, kolejny owocnik, szyszkowiec łuskowaty i tam taki piękny. O, jest ich naprawdę dużo. Tu macie następny i pewnie mógłbym tu tak przechodzić i pokazywać Wam je cały czas, bo jak widzicie, jest ich pełno, ale ten film by trwał za długo. Więc to będzie tylko tyle, żeby Wam pokazać, że w górskich lasach jest częsty i można na niego bardzo łatwo trafić. Do usłyszenia. Cześć, pa.